czarny. Co cię boli? Noga. Pytamy o to, jak należy zachować się w lesie. Pytamy, jak należy segregować materiał odpadowy. Pytamy o to, jak zachować się, kiedy zauważymy pożar. Uczymy, jak wezwać pomoc do człowieka, jak wezwać pomoc, kiedy jest zagrożenie dla przyrody, w jaki sposób przekazywać informacje. Więc tutaj na stacjach sędziami są również dyspozytorzy, czy pogotowia, czy właśnie tego numeru 112. Którzy uczą się, jak dzieci zgłaszają takie sytuacje, w jaki sposób to robią, jak od nich później wyciągać dodatkowe informacje. Tych dzieci jest coraz więcej, te dzieci coraz więcej potrafią i myślę, że jest to bardzo dobry krok w kierunku przyszłości. Kiedyś te dzieci będą nam życie ratować, więc jak najbardziej. Im częściej będziemy brali udział w takich konkursach i będzie więcej edukacji, nawet na etapie zerówkowym, przedszkolnym, wczesnoprzedszkolnym, wczesnoszkolnym, to oczywiście będziemy my bezpieczniejsi. Dzieci są świetnie przygotowane do tej roli i z tego, co zauważyłam, im mniejsze dzieci, tym mniej ich stresuje właśnie udzielanie pomocy i działanie w stanach zagrożenia życia. Jednak dorośli, nie wiem, czy to przez wzgląd na doświadczenia, czy wzgląd na media, czy cokolwiek innego, odczuwają większy respekt, większy stres mają przy udzielaniu pierwszej pomocy. Dzieci bez problemów podchodzą, dbając o bezpieczeństwo. Uczymy młodego człowieka, żeby umiał się bezpiecznie zachować w różnych sytuacjach dnia codziennego. Żeby to bezpieczeństwo nie wynikało tylko z tego, że on potrafi pomagać drugiemu człowiekowi, ale on również dba o środowisko, on również potrafi się odpowiednio zachować, będąc jako edukujemy młodego człowieka, żeby w przyszłym swoim dorosłym życiu umiał postępować tak, żeby nie szkodzić drugiemu człowiekowi, żeby nie szkodzić środowisku, żeby żyć tak ze zgodą, ze zrównoważonym rozwojem, czyli dbamy o to, co dla nas teraz i co pozostanie po nas dla przyszłych pokoleń. Nie da się tutaj wygrać, przygotowując kilka czy kilkanaście dni. Szkoły pracują dziećmi od września, od października i to są ci najlepsi z najlepszych. Naprawdę poziom jest niewyobrażalnie wysoki. To, co umieją te dzieci, to, co pokazują, wiedzą i praktycznie też nam właśnie demonstrują, to jest na najwyższym światowym poziomie. I trzeba powiedzieć, że tutaj na tej płaszczyźnie Dolny Śląski jest jednym z liderów na pewno w Europie, być może nawet na świecie. Na pewno musieliście wykazać się dużymi umiejętnościami, żeby zaistnieć tutaj. Chciałem bardzo serdecznie podziękować nauczycielom, którzy was przygotowali, ale i wszystkim służbom i ludziom dobrej woli, którzy się do tego przyczynili. To jest naprawdę zacna inicjatywa, która ma już swoje lata. Jak się okazuje, jest to inicjatywa niezwykle potrzebna, ale też oczekiwana, skoro tak dużo osób w niej uczestniczy. Trzeba powiedzieć, że ponad 100 instytucji wspiera to przedsięwzięcie. Około 40 tysięcy uczestników, bo tyle się na etapach szkolnych pojawiło. Kilkaset placówek oświatowych, zerówki 1, 3, 4, 6 gimnazja połączone z klasą 7.